dlaczego traciliście jej siłę? Liściankę? Są trzy podpunkt A. Świerk, B. Sosna, C. Brzoza. Co? Ostatni. Brzoza. Dobrze, zapisujesz jej 10 punktów, tak? Przesuwasz na i już ma 10. Ma 20 odpowiedziach, dobrze. Który pierwiastek stanowi około 75% składu powietrza? Wytlenek węgla. Nie powinnam od tym nas nazywać już? Jeszcze nie. Za trzy. Dobra. Jak nazywa się obraz przedstawiający na przykład talerz z owocami lub kwiaty w wazonie? Martwa natura. Właśnie, a powiedzieliście odpowiedź na to pierwsze? Tak. Dobra. Bo nie usłyszałam tego. Teraz poznam. Ja? A tak. Na siebie, a na kogoś, no? Najdłuższą, największą i najmocniejszą kością w szkielecie ciała człowieka jest kość A. udowa, B. promieniowa, C. ramienna, D. piszczelowa. Piszczelowa. Udowa. Martyna. Gdzie Kopernik studiował medycynę? W Toruniu? Martyna. Czy Mikołaj Kopernik mieszkał i pracował w Olsztynie? Nie. Odwiedzanym przez turystów na ulicach miasta można spotkać zwierzęta będące jego atrakcjami. Podaj przynajmniej jedno z nich. Co ona powiedziała? Co powiedziałaś? Pies. Pies i? Przepraszam, nie jestem. Dobrze. Pies. Pies i butek. Ja? Liczby 2 i 3.
Czas minął. No, dwa razy w siły. Cyfra dziesiąty jest od 7 mniejsza od jedności. Dziura ozonowa. Nie zdawała. Tu jest ostatnia cyfra. Jeszcze tu coś pisze, że kolejna tajemnica liczby jest parzysta, składa się z dwóch cyfr i to trzeba też. To tutaj chodzi. A tam czytaliście ten drugi kod QR? Nie. No to jak jest kod QR, to czytać. Bo to macie tablet, nie? Jeszcze tutaj muszę liczba tutaj. A tam jeszcze był. Co szukasz? A tu jest. No.